Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Kuchnia. Dzisiaj jak zwykle dwie fajne potrawy. Będzie to ryba, łosoś. Jedna z ulubionych moich ryb, które robię na różne sposoby. Najczęściej jadam na surowo, ale dzisiaj je przygotuję na taki sposób lekko jedna azjatycki, a druga na sposób taki... No zresztą zaraz sami... Polski. Zaraz sami zobaczycie. Patelnia. I olej rozgrzewamy, czyli standardowo. Wspomnę jeszcze tylko tyle, że łosoś jest zamarynowany, sól, biały pieprz, troszeczkę curry na nie i odrobina pomidorów suszonych. Obtaczam w mące. Tak, tu już patelnia gorąca. I smażymy. Smażymy skórą do dołu. Trochę zmniejszę od razu temperaturę. Dużo ludzi zadaje sobie pytanie, jak smażyć, skórą do dołu czy skórą do góry. Są różne szkoły. Ja uważam, że zawsze skórą do dołu, z tego względu, że skóra zawsze troszeczkę izoluje. Tam, jakbyśmy smażyli na pergaminie, to wtedy możemy sobie smażyć skórą do góry. A tak skóra izoluje troszeczkę tą rybę od patelni i mam większą pewność, że ryba się nie przypali, tym samym nie rozpadnie. I tak, leciutko sobie smażymy, a w tym czasie przygotujemy dodatki. Będę potrzebował kawałeczek pora. Pokroję go w takie może paseczki, żulienki. I teraz do garnuszka masło. Lubimy masło, prawda? Tłuszcz nośnikiem smaku. O. I teraz chodzi nam o to, abyśmy pora dobrze zeszklili. Drugi garnuszek również odpalamy. Rybka nam się cały czas smaży. Obserwujemy. Tutaj również masełko. Zauważyliście pewnie, że lubię właśnie masła dużo używać. Wolę masło niż te oleje, oliwy. Poprawia nam to bardzo fajny smak. Na rozgrzane masełko dodamy kurki, ale to chwilę poczekamy jeszcze. Niech się porządnie rozgrzeje. W tym czasie odwrócę rybkę. I teraz nie dość, że właśnie skóra lekko izoluje, do połowy mamy białko w rybie ścięte. Czyli mamy tą właśnie pewność, że ta ryba się trzyma kupy, prawda? Tu szybko zmniejszamy, żebyśmy się nie spaliło. Kurki. Lekko przysmażamy. Doprawiamy od razu solą i pieprzem. Mam. Tak. Tu już można zwiększyć. Tu musimy cały czas operować temperaturami, żeby nie za mocno, nie za słabo się smażyć. Za słabo puścił wodę, za mocno to się spieką, będą gorzkie. Także tego pilnujemy. Druga do mieszania. Tutaj pora sobie również udusimy ładnie. Też już możemy go doprawić. Dodam troszkę soli, niedużo. O. Kurki fajnie się usmażyły. Dodaję teraz do nich śmietanę. Śmietana 30%. O. I teraz je po prostu dusimy. Chodzi o zredukowanie śmietany. Powstanie fajnie taki sosik. Tak? Ok. Teraz rybka. Tu się smaży, tutaj por do ryby, ale to za chwilę dodamy groszek. Teraz pokażę fajny myk. Ryby smażymy z trzech stron. Strona od skóry, strona skórą do góry
I teraz skórę, no jeszcze na patelni odcinamy. Ona teraz fajnie nam zejdzie, proszę zobaczyć. No. Z drugą to samo. Ok. I teraz możemy z trzeciej strony, czyli właśnie z tej skórą zdjęta. Tak? O. Tu nam się cały czas gotuje, zmniejszamy. Tutaj sprawdzamy, też trochę zmniejszymy. I teraz nadmiar oleju wyleję. Po to, aby dodać tak, groszek. I co? I masło. O. Groszek ma fenomenalny smak, jest coś takiego fajnego, zapach niesamowity, troszeczkę soli. Jest to groszek mrożony i dlatego on jest fajny, fajny ma kolor, fajny smak, aromat. Dobrze, dobrze, ok. I teraz skrapiamy odrobiną sosu sojowego, niedużo, również możemy dać troszkę do pora. O. Wezmę to bliżej i sos teriyaki do pora. Tak. Ogrzewamy. Niech on się dalej tutaj. Już w tym momencie możemy dać odrobinę szczypiorku. Tak, dosłownie z łyżkę. Jeszcze chwilkę podusimy. Ryba w groszku. Również tutaj ona się prosi o teriyaki. Bardzo właśnie fajny smak, słodki. Odbijemy troszkę groszek. O. I słuchajcie, łosoś jest praktycznie gotowy. Jeszcze go tylko chwilkę odparuję. I jedna rzecz, takie na złamanie właśnie tej słodyczy. Odrobinę skropię octem balsamicznym. Jeszcze raz odwrócę. Ok, kurki. Kurki już też prawie. Spróbujemy. Super. Jeszcze mamy tylko jedną rzecz do zrobienia. To odstawimy. I jeszcze na chwilę rozgrzewamy jeden rondelek. Dodajemy co? Dodajemy masło. Okay. I na maśle przesmażymy łyżkę szpinaku. Sól. Tak, teraz już właśnie na masło i biały pieprz, który bardzo lubię. Okay. I już teraz dwie łyżki szpinaku. I łosoś praktycznie gotowy. Możemy się przygotować do serwowania, tak? Dwa fajne sposoby, szpinak, kurki i startujemy. Najpierw tak, na jeden por, lekko słodki. No, myślę, że na porcję tyle wystarczy. Na drugi szpinak.
szpinak śmiało możemy tutaj użyć świeży. Będzie to na pewno bardziej wartościowa potrawa, wtedy bardziej taka, no taka świeża, prawda? No ja niestety nie miałem. I teraz tak, łosoś na szpinak. Zdejmiemy groszek. Łosoś na por, na szpinak. Ok. I groszek w teriyaki na słodko. Także zrobiliśmy zielono mi. Jest zielono, zdrowo. O. A do szpinaku kureczki. Bardzo proste, szybkie potrawy. O. Najpierw na rybkę, niech sobie wchłonie troszeczkę tej śmietany kurkowej. Uwielbiam kurki, uwielbiam połączenie takie właśnie inne, troszkę takie bardzo odważne, tak? No, kurki nam się kojarzą z mięsem, z wołowinką najlepiej, z wieprzowinką, także no a tutaj troszeczkę to inaczej, prawda? Jest to jakiś element dekoracyjny. Cyk, ogóreczka. O. I tak, łosoś na szpinaku w sosie kurkowym. Tu mamy papryczkę. I łosoś na takim spaghetti spora, z teriyaki, z groszkiem, również teriyaki. Łosoś, pamiętajmy, że on troszeczkę był podduszony właśnie w teriyaki. On bardzo fajnego takiego aromatu dostał, słodkiego. Na pewno jest to jakiś fajny pomysł, jakieś inne podanie ryby. Nie zawsze musimy panierować, smażyć zwykle, czy piec. Proponuję, abyśmy spróbowali w ten sposób. Szybko i smacznie. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Zapraszam na następny program. Do zobaczenia.